Sprawa Collegium Humanum prowadzona w katowickiej prokuraturze zatacza coraz szersze kręgi. Kilka miesięcy temu zarzuty usłyszało 6 osób, w tym rektor. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wczoraj na warszawskim lotnisku został zatrzymany były europoseł Ryszard III. W tym samym czasie została zatrzymana także jego żona. Oboje trafili do Katowic. Sprawą zajmuje się Paweł Jędrusik. Ryszard III, który od wczoraj jest przesłuchiwany w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej, usłyszał zarzuty. Na razie jednak prokuratura nie informuje o szczegółach na temat postępowania. Znany polityk został dowieziony do prokuratury w czwartek rano w asyście funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dopiero po przesłuchaniach obojga, które mogą potrwać do jutra, prokuratura oficjalnie poinformuje o treści stawianych im zarzutów i ewentualnych środkach zapobiegawczych. Żona Ryszarda III była zatrudniona w Collegium Humanum. Zatrudnienie Emilii H. mogło być formą łapówki dla samego posła. W rzeczywistości kobieta miała nie świadczyć żadnej pracy. W zamian europoseł miał promować uczelnię, również za granicą. W ostatnim czasie o Ryszardzie III głośno było również z powodu wypisywania tzw. kilometrówek. Między innymi na motorower czy ciągnik siodłowy. Miał w ten sposób wyłudzić nawet 800 tysięcy złotych.